Cześć, witam Was na moim kanale. Dzisiaj porozmawiamy sobie o pomidorach. Taki przegląd zrobimy sobie w szklarni. Jak to wszystko wygląda. Teraz tak, tutaj mamy bawole serca. Bardzo ładne. Już są grona zawiązane owoców. Także już jest dobrze, to jest pierwszy krzaczek. Porozmawiamy sobie w ogóle o pielęgnacji. Jak widać, nawet pierwsze liście od ziemi są lekko pozwijane, ale jeszcze się nie psują. Także jest dobrze. Tutaj drugi. Też bardzo ładne pomidorki już są zawiązane. Tu mamy pomidorki. Tu mamy jeszcze kwiaty. No, wychodź. Kwiaty. Tak więc jeszcze je potrząsamy. Cały czas zapylamy sobie następne. I teraz tak, na trzecim jeszcze nie ma. Na czwartym już są takie pojedyncze. Tak, są dwa, trzy. Tu będzie też, tutaj też już jest zawiązany. Ten ogólnie późno dostał kwiatów i dlatego ma mniej. Ten ma tutaj trzy pomidorki zawiązane na pierwszym gronie, a nie cztery, tu jest czwarty. Takie małe grono wyrosło, ale kwiatków też ma sporo, czyli potrząsamy. O, ten ma ładne. Tutaj jest raz, dwa. Tam są ładne pomidorki. Tu jeszcze jest kwiat. Tutaj rośnie. Ten też ma ładne. Tu z tyłu widziałem ostatnio. O, ładne pomidorki. Jeszcze jest kwiatów sporo. I teraz w doniczkach pomidory. I powiem Wam, że to jest bardzo zaskakujące. Ponieważ tak, jest to pierwszy raz, jak mam pomidory w doniczkach. I muszę Wam powiedzieć, że jestem miło zaskoczony. Takie krzewy, powiem Wam szczerze, że raz, że są większe, ale też ich o wiele lepiej owocują. Zobaczcie, ile tutaj jest pomidorów już zawiązanych, a jeszcze są kwiaty, ale to jeszcze, tu są kwiaty na pierwszej gronie, a tu już jest drugie, też z pomidorami zawiązanymi. Już są trzy, tu są jeszcze trzy kwiatuszki i one też będą na pewno zawiązane, bo już widać, jak one się, tu już mamy trzecie grono. Teraz tutaj mamy malinówki. O, bardzo ładnie. No i tu mamy bawole serca bodajże. I teraz tak, co musimy robić? Wiadomo, jak mamy już pomidorki powiązane, nie stosujemy już nawozów azotowych. No ale nadal musimy nasze pomidory zasilać. Pomidor, jak jest teraz w fazie kwitnienia i rozwoju już owoców, potrzebuje nawozów potasowych, magnezowych, no i wiadomo, innych pierwiastków, krzemu, nie krzemu. Nadal należy go obwiązywać, tak jak Wam już pokazywałem w poprzednich filmach. Nadal usuwamy wilki. O, tutaj jest. A, tego nie urwiemy. Chyba na razie. Tutaj cyk. Tak, obrywamy wszystkie wilki. Ja prowadzę swoje pomidory na jeden pęd. Ponieważ jestem tego zdania, że prowadzenie na dwa pędy nie jest zbyt dobrym rozwiązaniem. Mianowicie, prowadząc pomidory na dwa pędy, będziemy mieli, owszem, więcej owoców, ale będą one mniejsze. Ponieważ roślina nie da rady wyżywić wszystkich pędów, co będzie skutkowało mniejszymi owocami, a nie o to nam chodzi. Ja wolę mieć pomidorów mniej, ale
bardziej dorodnych. O, tutaj tak samo obrywamy wszystkie wilki. Tutaj obwiążemy sobie i niech rośnie w górę. O, piękne tutaj grona. Tu się trochę liście w doniczkach zaczynają odbarwiać, ale je jeszcze zostawimy. To nie jest choroba, tylko po prostu liście te spełniły już swoją funkcję. Krzak jest dość wysoki i ma stare liście. Pierwsze zaczynają już pomału, zostają pomału zrzucane. Tak samo się dzieje w drzewach. No ale jeszcze są zielone. Jeszcze to nie grozi żadną zarazą ziemniaczaną, niczym takim, więc je zostawię. Młode listki mają bardzo ładny kolor. Są jasno zielone. Nic im się nie dzieje. Tutaj tak samo. Obwiązujemy. Uważamy na kwiaty, żeby ich nie oberwać. No i tutaj też obwiążemy krzaczek. I tak jak tutaj widzicie już, tu już zaczynają usychać liście. Tak więc wyłamujemy już do góry, na dół i gotowe. I do góry, na dół i gotowe. No i ja tak obrywam dwa liście. Nigdy nie obrywam więcej, ponieważ żeby nasza roślinka nie była jakoś bardzo narażona na różne straty. I teraz tak, do takich pomidorków możemy zastosować jeszcze oprysk z drożdży, żeby uchroniło to nasze liście naszych pomidorów przed wszystkimi złymi rodzajami grzybów, które będą chciały się tu zacząć rozwijać. A drożdże, wiadomo, to też jest grzyb, ale pożyteczny, i te dobre grzyby dla naszych pomidorów będą zajmą miejsce i nie będzie już ryzyka wystąpienia jakichkolwiek podrażnień. Temu podejrzewam, że liście zaczęły tak się robić, ponieważ ostatnio jak szybko podlewałem pomidory, pochlapałem trochę liście i dlatego one zostały tak spalone. No ale to nic. Na tą chwilę i na ten czas pomidory mają się w bardzo dobrym stanie. Nic im nie dolega. Nie są przesuszone, odbarwione. Wiadomo, trzeba je podlewać, ale nie przesadzać, żeby nie przedobrzyć, ponieważ pomidor nie lubi zbyt mokrego podłoża. Tym bardziej teraz, że po bardzo wysokich upałach zaczęły przepadywać dość często deszcze i na liściach, dzisiaj tego nie widać, ale wczoraj po południu stały krople deszczu, bo było tak wilgotno, że nie zdążyło to odparować. A dzisiaj możecie mi uwierzyć na słowo, że jak się przeciąga palcem po liściu, to czuć wilgoć. Dobrze, tyle o pomidorach w tunelu foliowym. A teraz idziemy szybko do pomidorów w gruncie, zobaczyć co tam się dzieje. Jak widzicie, pomidorki w gruncie też świetnie sobie radzą. Jest to odmiana samokończąca. A więc nie urywamy tutaj wilków, ponieważ ten pomidorek ma tutaj jeden grono, drugie, trzecie i czwarte. I on już więcej nie wyda nam owoców. Dlatego z tego wilka puści, tu już jest jeden kwiat i drugi. I samo kończące, one wydają 3-4 grona pomidorów. Wtedy to grono przestaje już rozwijać pędy kwiatowe i następne przejmuje jego funkcję. Mamy takie pomidorki. Tu jest bardzo ładny pęk. Tu są trzy grona, tak jedno w drugim rośnie. Nie widać tego, ale tak jest. No i w przypadku takich pomidorów gruntowych
nie obrywamy wilków, no ale też nawozimy je, no, oczywiście w granicach rozsądku. Jedyne liście, które usuwamy przy pomidorach gruntowych, są to liście, które zaczynają nam już obumierać i które grożą powstaniem zarazy, ale tak to resztę zostawiamy. Te również się dobrze mają, nie ma jakichś oznak grzybowych. Także też nawozimy je gnojówkami zawierającymi potas, magnez, żeby rozwijały nam się ładne owoce. Mam nadzieję, że ten film był pomocny. Jeśli tak, to zapraszam do polubienia, do zasubskrypcji. Jeśli już zasubskrybujesz, wciśnij dzwoneczek, żebyś na bieżąco. Obejrzyj inne filmy, może znajdziesz coś ciekawego, porady. No i to wszystko na ten czas. Na razie, cześć.